Nagradzanie uczniów, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce oraz zajmują czołowe miejsca w ponadlokalnych konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych, ma w gminie Mykanów wieloletnią tradycję. Podobnie jak w roku ubiegłym, także i w tym uroczystość wręczenia nagród odbyła się w hali sportowej w Mykanowie. Liczba laureatów potwierdziła, że poziom kształcenia w gminie to wciąż ścisła czołówka i to nie tylko w województwie. Nagrodzeni zgodnie potwierdzali, że choć nie uczą się po to, by zdobywać nagrody, uczestnictwo w gali dało im sporo satysfakcji. Nagrodę odbieram za zajęcie drugiego miejsca w wojewódzkim konkursie wiedzy o Janie Pawle II oraz za wysoką średnią powyżej 5. Krzysztof, no to jest sukces tutaj znaleźć się w gronie tych laureatów. Jak to się robi? No cóż, trzeba wiele poświęcić, trzeba pracować wytrwale i osiągać cele, które sobie wyznaczamy. No, trzeba się dużo uczyć i no, osiągnięcia trzeba mieć. A powiedz, kosztuje to troszeczkę wolnego czasu? Tak, dużo trzeba poświęcić. Uczę się również dlatego, że myślę jednak o przyszłości niedalekiej. Zamierzam się wybrać do określonej szkoły i dlatego głównie się też uczę. Na galę wręczenia nagród zostali zaproszeni także rodzice laureatów. To przecież oni w dużej mierze przyczyniają się do pobudzenia chęci zdobywania wiedzy u swoich pociech. Wielu z nich przyznaje, że czasem talent dziecka drzemie i dojrzewa w nim długo i nie zawsze daje się go dostrzec od najmłodszych lat. Od małego to pewno nie, choć mieliśmy od samego początku takie nadzieje, że będziemy z syna dumni. No i tak się nam udało, że cała trójka naszych dzieciaków, tak, mnóstwo radości nam przysparza. A jak to się robi właśnie, żeby tak zmotywować dzieciaki, żebyście mogli Państwo tutaj wyjść dzisiaj z nimi po odbiór nagród? Wierzymy w niego, wspieramy go i poświęcamy czas, pomagając też w nauce. To na pewno nie jest tak, że Janek się uczy po to, żeby tutaj dzisiaj nagrody odbierać. Też są inne powody. No, żeby się dostać do dobrego liceum, żeby mieć dobrą pracę i tak dalej. A powiedzcie Państwo, co się czuje, jeżeli tutaj słyszycie nazwisko właśnie swojego syna, no, w samych superlatywach? Na pewno dumę, dużo radości, ale też taką wdzięczność, że jednak mimo wszystko z naszych rad nasze dzieciaki korzystają. W szkołach gminy Mykanów nie brakuje uczniów wyróżniających się na tle rówieśników. Nic więc dziwnego, że w roku ubiegłym liczba kandydatur do wyróżnienia osiągnęła rekordową liczbę 350. W tym roku było ich natomiast 85, ale kryteria zostały mocno wyśrubowane. W sumie było ponad 300 osób nagrodzonych, blisko 380 ze wszystkich gminnych placówek oświatowych. Były troszkę inne kryteria niż w tym roku. W tym roku troszkę zaostrzyliśmy te kryteria. Braliśmy przy osiągnięciach sportowych, konkursach przedmiotowych, plastycznych, literackich. Również kryterium była średnia ocen, która musiała wynosić minimum 4,0. Różnorodność dyscyplin, w których dzieci i młodzież z gminy Mykanów osiągają sukcesy, świadczy o wysokim poziomie edukacyjnym placówek oświatowych. Na sukces składa się na pewno szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, dzięki którym młodzi mogą rozwijać swoje talenty. Sprzyja temu także doskonała baza lokalowa oraz infrastruktura sportowo-rekreacyjna. Trudno też pominąć zaangażowanie kadry pedagogicznej. W każdym dziecku tkwi potencjał. My jesteśmy od tego, my nauczyciele, żeby ten potencjał rozwijać i żeby szukać tych talentów dzieci. Myślę, że to nie polega na jakiejś takiej niezdrowej walce. Oni po prostu wiedzą, że warto się uczyć. Czują, że jeżeli są dobrzy, to jest to dla nich jakaś tam satysfakcja. W mojej szkole mamy to szczęście, że mamy finalistów, laureatów ogólnopolskich konkursów, wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Mamy duże sukcesy sportowe. Także jeśli powiedzieć by jednym zdaniem, co kieruje tymi dziećmi, to myślę, że one się po prostu lubią uczyć, mają potencjał i muszą to wykorzystać, a szkoła im w tym pomaga. O tym, że nauka jest bardzo ważna, nie trzeba chyba nikogo przekonywać, a już na pewno nie laureatów mykanowskiej gali. Jak sami mówią, uczą się po prostu po to, aby w dorosłym życiu było im łatwiej.